Planujemy po pierwsze zrobić 12 marca dni otwarte w szkołach podstawowych, aby rodzice mogli zobaczyć, jakim wyposażeniem dysponują szkoły, jak z tymi dziećmi najmłodszymi są prowadzone zajęcia, a także chcemy, aby w przedszkolach w odpowiednich wyznaczonych terminach były takie punkty konsultacyjne, w których rodzice będą mogli spotkać się z psychologami, ale także z rodzicami, którzy posłali swoje dzieci 6-letnie do szkół podstawowych, aby świadomie, spokojnie mogli sami podjąć taką decyzję. Dodatkowo także uruchomimy tak zwaną sześciolinię, czyli taki telefon konsultacyjny, telefon zaufania dla rodziców, aby mogli uzyskać pełnię informacji w zakresie nurtujących ich problemów. Chcemy, aby rodzice posiadali pełnię wiedzy i byli przekonani co do tego, jaką decyzję podjąć co do przyszłości swoich pociech. Nasze szkoły są przygotowane do przyjęcia dzieci 6-letnich, nauczyciele również.